Cześć, ja jestem Kamil, ze mną jest Ola. No hej. I idziemy dzisiaj na piekielne katakumby, bo trutka się 10.50 jeszcze nie wybonowała, jest na drugim kącie, się aktualnie cały czas bonuje. I zmianek też nie było na dość dużo, żeby tu się pobawić w 10.50, więc postanowiliśmy, że idziemy na katakumby. I na koniec będzie niespodzianka prywatna. Idziemy szybko na katakumby, bo bardzo, bardzo dawno nie byłem na katakumbach i chcę pokazać, bla, 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 znajdź klucz, dobra. Tu możesz sobie wziąć ten, jak to się wabiło tam? No, to smoczka, o, w smoczku to bić, bo z wachlarza, chyba że ze skilli będziesz to biała, też można. Tu to PK nie będę odpalał, nie ma po co. I tak, dawno nie byłem na katakumbach, więc chcę sobie przypomnieć, jak to się idzie. I chcę dla nowych osób też pokazać, no, sposób na zarobek dosyć spory, bo z tych katakumb można bardzo dużo zarobić, dropiąc, co tam się dropi, kosy. Ja akurat krwawym mam tę misję, no ale chodzi mi o kosy jako do tego. Krwawy akurat ma tą misję, że ma znajdź kosy z jawy. To jeżeli tą misję macie, nie wykonujcie jej, nie oddawajcie. Tylko dropicie. Jedna kosa to też jest jakiś jeden kapereł. Trzy kosy to jest trzy kapereł, a po trzy trzeba kupować. No tak wpiera ze drzwi mówię, bo nie dam ręki, że to jest trzy kapereł aktualnie. Może być więcej, może być mniej. Mówię jak to kiedyś było. Bo ja już tego też na tym nie zarabiałem. No i największy zarobek to tu jest rogi Azraela. To jest potrzebny, bardzo potrzebny ulepszacz. No i właśnie między innymi z Azraela się go uzyskuje. Jedna wada, że na te całe katakumby możecie wchodzić bodajże od 130 levela. Musicie mieć konto 130 plus, no nawet 260 może być, ale powyżej 130 musi być. I jedyna wada, musicie mieć grupę. Grupę, no wystarczy, żeby was wpuściła, potem może sobie wylogować. I cały haczyk jeszcze polega na tym, że tak jak teraz, jeżeli macie kosy odblokowane, w ogóle nie, tylko kosy. Drop z bossa wypada dla lidera grupy. Czyli jeżeli lider grupy stoi sobie w M1, no może nie wiem, czy to na M1 działa, ale na zjednoczonej na pewno. Mam klucz, czy ty masz? A ja mam. Na pewno jeżeli na zjednoczonej, lider grupy sobie stoi na zjednoczonej, na przykład tutaj będzie Black Forest sobie stoi na zjednoczonej, a krwawy deszcz zabija tego, Azraela, czyli tego bossa ostatniego, no to wyjdzie na to, że cały drop nie pojawi się obok krwawego, tylko wysypie się pod nogami Black Foresta na zjednoczonej. Czyli jeżeli idziecie z kimś obcym, pamiętajcie, żebyście wy zakładali grupę, bo drop będzie pod waszymi nogami, a nie pod nogami lidera grupy. No i oczywiście to działa na tej zasadzie, że jeżeli macie tą misję kosy, zjawy, no to róbcie grupę, bo wy wtedy będziecie mieli tą jedną kosę. Z jednego Azraela jest jedna kosa. Nie mam pojęcia, ile się idzie na Azraela. Pierwsze piętro trzeba wydropić ten kluczyk. Jeden kluczyk wystarczy wydropić. I pojechać na sam koniec mapy. Tutaj chyba mapa nie działa, tak nie działa. Ale droga jest prosta, nie da się tu zgubić. Co dalej? Zaraz wszystko się dowiemy. I Ola się nic nie odzywa. A na sam koniec odcinka będzie bonus. Smacznego w takim razie. Na sam koniec odcinka będzie bonus. To się dowiecie. Na sam koniec, chyba że po miniaturce jak Ola. Chyba że po miniaturce jakąś wskazówkę Ola da, ale tutaj nie wiem, bo to Ola robi wskazówki. Przeciągamy kluczyk. Nie pamiętam, co teraz było. Aha, i teraz chyba było to najgłupsze. Bo. Tak, to jest to. Teraz zobaczymy. Tak, to jest to. I tu już krwawy jest do niczego. Czyli jeżeli chcecie robić katakumby. Musicie załatwić sobie militara, no najlepiej zrobić militara, bo przez te bramy kiedyś wystarczyło je Ej! Naprawili! Naprawili bramy, da się je rozwalać. No dobrze, bo ja nie pamiętam bramy. Bo właśnie tu był taki haczyk, że te bramy nie dało się... Kiedyś się dało... O Jezus. Kiedyś dało się tak normalnie rozwalać, tak jak ja teraz uderzyłem. Później było coś na forum, czytałem.
I sam nawet byłem. Bramy się nie dało rozwalić, trzeba było przez nie militarem przejeżdżać. Lub jakoś bagować ze zbrojami, czy tam siadaniem, schodzeniem z konia. Teraz widzę normalnie, ja jedną rozwaliłem, więc jest dobrze. Tak. Wszystkie te, jak tam dojechać do... Wszędzie będziecie mieli na pewno na forum Imetina. Tego całego Metina. Tam jest wiki. Tam wszystko znajdziecie, ale myślę, że z tym nie będzie większego problemu. To wszystko jest w miarę proste, krótkie i... Na prawie. I tak. No, ciekaw jestem tej niespodzianki na koniec. No, nie tak. Wcale nie wiem, jaka niespodzianka. A zresztą nie pamiętam, jak to No, jeżeli po miniaturce Ola dodała wskazówkę, to będziecie wiedzieli już mniej więcej, o co chodziło. A jeżeli nie, no to czekacie do końca filmu. Chociaż myślę, że nie, Ola... napiszę na ten, na cały, no, cały ekran wskazówka. Na pewno będą wiedzieli, o co chodzi. Chyba mamy, zawiesiłam się. Wyjebane moby, cały czas się nie sklinuje. Ja chyba kółko niepotrzebne zrobiłem. Tam mogłem skręcić i chyba bym dojechał do końca. Chyba ta. A, zrobiłem niepotrzebne kółko. Dobra, nie będę się już cofał, tutaj skręcę. No. No ja przecież ja 2 razy, 3 razy na początku zrobiłam kółko. Właśnie nie widziałam tego wejścia w tym. No i tu jest ten żółw. Dobrze. Żółw z Galapagos. Przechodzimy do trzeciego piętra. Tu trzeba było rozwalić dobrego Metina, tylko nie pamiętam, czy to był ten. Czarny? Nie, to chyba niebieski był. Czyli Tam jest czerwony. tam był czerwony. A nie pamiętam. Tutaj jest czerwony. Tam będzie niebieski. Oficjalnie powinno się je wszystkie rozwalać. Bo według tego nikt nie wie, który to Metin, ale zaraz pokażę, czym się te Metiny różnią. Tamte miały taką czerwoną obramówkę. No, czerwoną, taką. Inny kolor przeważnie. O, a tu jest niebieski taki. I właśnie się zbagowałem. Ale to jest tajne. Tak, to jest tajna. Właśnie ten niebieski trzeba rozwalić, żeby przejść do kolejnego piętra. Ale jeżeli się teleportujecie na tą mapę, to na dole pisze rozwal dobry metin. Coś takiego, że trzeba zgadnąć, który to jest i bić wszystkie. Ale nie przemyśleli chyba tego, bo dali kolorowe metiny i się troszkę odróżniają. No ale ich błąd. O, kostium mam. I teraz tu mam najwięcej zabawy, bo... nie pamiętam całkowicie labiryntu. A ja nie muszę jechać. Nie, wydaje mi się, że nie. Po co? Wydaje mi się, że tu. Tak. Tu jest U. Tak, wydaje mi się, że tak. Teraz tu będzie tak. Na sam dół i jeszcze w dół i tu, tak? Chyba tak. Co? O, jestem, dobra. Napis, Jaj, piąty poziom. Tara. co tutaj trzeba było? Bić spot. Dobra. Spoty Jaki albo masz metiny. brak odpowiedzi? Spoty albo metiny, nie pamiętam. Nie, spoty. Patrz, mi Dokładnie. się zawiesił. Spokojnie, zaraz się odwieś. Mam brak odpowiedzi.
No ja też mam ścinki, ale mam przez internet, bo siostra znowu siedzi na internecie. A przy okazji jeszcze na drugim metinie. Nie jestem zalogowany tym shopem, ale mam go. Jako wybór postaci, bo wylogowałem specjalnie, żeby nie ścinało mi go. Ale jest jako wybór postaci. Nie wiem, czy to internet żera. Przez to mnie troszkę tutaj ścina. No. Wywaliło cię, fajnie. Ja mam brak odpowiedzi, więc pewnie. No, ale u mnie już jesteś offline, więc cię nie ma. No dobrze, trudno. Ola pod koniec z nami się pożegnała. No hej. Zaraz będzie na Okej, nie. że nie. Zaraz będzie na niespodziance. A Zrela widać krótko siedzi, bo po tym piętrze już jest praktycznie koniec. A tutaj w tym piętrze chodzi o to, żeby zabić. Tu jest taki inny potworek wyróżniający się. I z niego leci taka czaszka jakby. Tą czaszkę trzeba tam na górę zawieść. Ja, jak wcześniej chodziłem na te Ezreala, ja wiedziałem dokładnie, z którego to leci. A teraz, nie pamiętam, bo nie wiem, co, jak on się nazywał. Widzicie, tu jest takie inne trzy potworki. Nie pamiętam, z którego to leciało. No ale dobra, nie śpieszy mi się, mogę te wszystkie porobić. I będzie też fajnie. To Olu. User in your channel timed out. Olu? Ola? Co się stało? Ola z TSA wypaliło. No fajnie, dobra. Coś jej się z internetem popsuło, a mi się teraz tutaj popsuło. Nie, dobrze jest. Wydaje mi się, że to ten będzie. Czaszka powinna teraz wydropić. To wydropi? Czy to jeszcze nie ten spot? O tak, to ten. Dobra, jest. Taka głowa. Teraz tam głowę trzeba zawieść. Cholera, gdzie ją trzeba zawieść? Tam na górę. Tą górę trzeba znaleźć. Chyba mogłem w drugą stronę pojechać. Takie schody powinny być. Dobra, pokręcę się w kółko, co mi tam. Fajnie na minimapie to wygląda, ta cała platforma. Podoba mi się to. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Krwawy ma już mistrza, rangę. Do elity mu trochę brakuje, ale shopowi za to mało brakuje, bo shop ma tam 39 tysięcy, więc shop już niedługo będzie miał elitę. Dobra, lecimy kolejne piętro i to jest przedostatnie piętro i tutaj wystarczy. W ogóle jakby ktoś tam się kapnął, zauważył, wszystkie te piętra to są kopie z Reda. To tak dla spostrzegawczych, jakby ktoś chciał. Tu wystarczy zabić tylko tą śmierć. A z niej leci, zaraz pokażę, jakiś tam bursztyn w sztukach dwie i platyny. No nie powiem w ilu sztukach, bo platyn mam dużo. Z tego ogólnie już nic nie leci, ale... Okej, okay. Jesteśmy na samym końcu. Tu włączę autoatak, bo czemu nie? Ja tutaj sobie włączam autoatak, no bo jednak Wo jest 10.50 i on tego Azrela zrobi bardzo szybko, nawet bez specjalnych odpaleń. Dzień dobry! No, Ola wróciła. Ale jeżeli wy go byście robili, to radzę pod ścianę go sobie ustawiać, czy z konia bić, czy nie wiem, jak po prostu, żeby wam się nie wybijał, bo no, tak jak mówię, krwawy ma 10.50, on sobie to szybciutko bije. Ja tam nie patrzę na damage, w jaki w niego bije, bo EQ tutaj jest robione nie pod Azreele, tylko pod smoki, minokingi, jakieś tam eventowe bossy. A Azrael w sumie nie wiem, na co działa, ale po 72k to nawet chyba nie jest tak słabo.
No to jeszcze bez PPK, bez takich większych odpaleń. Tylko piekielne. No i z niego sypnęło co? Emblemat. Jakieś tam maska, jakieś tam tarcza, ruka Azraela w sztukach 12, butelki do Azraelka i znowu platyna. To w sumie jest nic nie warte. To jest coś tam warte, to nie wiem. Ja bym w to 6-7 włożył, może by wbiło 10 mok 5. Maska na surę 144 level. Kosa Azraela też tam coś jest jednak warta. Dobra, idę do M2, przeloguję się na inne konto i będzie ta niespodzianka, więc tak, zostańcie, a będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dla was to będzie chwila, a ja teraz robię cięcie i w magiczny sposób znajduję się na innej postaci. Uwaga! No i jesteśmy z powrotem, mówiłem, że to będzie chwila. Już jestem na innej postaci i to jest taki konto do ulepek. Takie tam drobne ulepki są tutaj, tylko nic ciekawego. No i cała niespodzianka to jest wachlarz Afrodyty. Będziemy go klepać na plus 5. Mam jedno ulepszenie, bo niestety te uszy artrosa. Dobrze. Nie, tu piszę artarosa, dobrze. Artarosa są cholernie drogie. No może nie takie cholernie, ale są drogie. Wachlarz już spaliło z jakieś 5 razy, więc mam nadzieję, że teraz z wami na odcinku mi się uda go ulepszyć do plus 5. Wachlarz jest perfekcyjny, Voininja, bardzo mi się podoba, ale nie zakładam go na szamanie, dopóki nie będzie do plus 7, 8, bo aktualnie jest gorszy od Ateny, więc wolę Atenę. Więc gotowi. Nie mam żadnych takich sposobów na ulepszenie wachlarza, ogólnie na ulepszanie. Z tego co widziałem tam, żeby kliknąć nie, potem jeszcze raz nie, potem jeszcze raz nie, jeszcze raz nie, no i tak, no i właśnie nie. No niestety wachlarz spaliło, to była cała niespodzianka i do dupy ten wachlarz, nie chcę go. Pyk, nie chcę go. Jeżeli będę miał jeszcze kiedyś ulepszacze, postaram się go jeszcze raz ulepszyć. Ten wachlarz jest do miksu 6-7. I to tyle. Tyle, co miałem dzisiaj do pokazania. Więc była ze mną Ola. No hej. Już wiecie, jakiś na Azraela. Ja taki odcinek z tego Metina teraz na Azraela na szybko nagrałem, bo dawno na Azraelu nie byłem. A tak jak mówiłem, zmianek jest za mało, bo 25 zmianek. To jest jednak za mało, żeby bawić się w zbroję. Chciałbym tak z 30 coś do 40. A więc teraz poczekam na jakieś eventy. Najwyżej coś tam się uda wydropić. Jakieś eventy może będą. Jeżeli uda się więcej zmianek wydropić 6-7, będzie miksowanie zbroi. Ale jeżeli też wybonuję w miarę szybko zatrute ostrze na 55 średnie zwierzęta, to 10-50 co kupiłem niedawno. Będzie podróż na Minokinga. Nie wiem jeszcze tylko w jakim stylu, bo pierwszy raz będę szedł na Minokinga. I to będzie tyle. Tyle na razie mam z takich planów z Metina. Więc jeżeli się podobało, zostawiajcie łapencję w górę. Łapencję. I komentarz możecie na... Też żebranie. I ten komentarz możecie tam na dole napisać. I taki czerwony guzik. Ten czerwony guzik, co jest nade mną, o tam, możecie sobie go kliknąć i to by było na tyle, więc jeżeli się podobała łapeczka, komentarz, sub i będziecie na bieżąco, a na pewno gdy się trochę rozwinę na tym imetinie, porobi się jakieś eventy z itemami, perłami, ale to jest niespodzianka, Ola o tym nie wie, bo to Ola na to pracuje, żartowałem. Cześć! Ola! Policzymy. Powiedz cześć. Nie wiem. To słono kosztuje. Nie no, cześć!